Na taką informację na pewno czekało wielu graczy. Nadchodzi kolejny polski czołg w grze World of Tanks. Moi drodzy, witam was serdecznie i tym razem mam przyjemność przedstawić wam CSA-52C. Polski czołg średni 8 poziomu z dwoma trybami jazdy, zwykłym i szybkim, na wzór CSA-63. W tym materiale przedstawię wam jego wstępne parametry i od razu uprzedzam, że na razie nie wiemy, jakie będą dalsze losy tego pojazdu, czy trafi do drzewka jako uzupełnienie, czy też po prostu będzie kolejną premką. Tak czy siak, warto zobaczyć jego wstępne parametry. Zaczynam od siły ognia, ponieważ to na pewno może was interesować w premce. No i co? Mamy tutaj działo kalibru 100 mm, które zdaje średnio 250 uszkodzeń na pocisku zwykłym i pocisku goldowym. To jest bardzo ciekawe, na goldzie mamy pociski kumulacyjne. Co do hejków, one biją po 410, więc ta wartość już naprawdę jest bardzo imponująca. Teraz penetracja. To także jest rzecz, która będzie w tym pojeździe błyszczeć oprócz mobilności. I tutaj, moi drodzy, na pocisku zwykłym faktycznie jeszcze nie jest najlepiej, bo jest tylko 190 peny. Tak jednak na goldzie mamy tej penetracji aż 290, co oznacza, że to będzie jedna z najlepszych wartości wśród medów 8 poziomu, szczególnie premek. Na heku penetracja jest słaba, 53, więc akurat tych heków dużo wozić raczej nie polecam. Co do reloada, reload jest taki sobie, 8,5 sekundy. Pamiętajmy o tym, że pojazd ten bije po 250, więc no naprawdę ta wartość nie robi wrażenia. Ale plusem jest to, że niezależnie od tego, czy mamy tryb zwykły, czy szybki, przodowanie będzie takie same. Co do czasu celowania, tutaj mamy podane dwie wartości, 2,7 i 3,5 sekundy. No i oczywiście ta większa wartość jest w trybie szybkim, ta mniejsza jest w trybie normalnym. I tutaj jeszcze warto nadmienić, że stabilizacja tego pojazdu również będzie różnić się w każdym z trybów. Tego może nie napisano w parametrach tutaj, no ale jednak tak ma być, więc od razu uprzedzam, że jeśli będziecie poruszać się tym pojazdem, to będziecie mniej trafiać w trybie szybkim, no ale już w trybie zwykłym będzie dużo lepiej. Co do celności pojazdu, ona wynosi 0,39, to znaczy, że pojazd ten raczej celny nie będzie. I tutaj pojawia się taki naprawdę smutny akcent, opuszczanie działa, które wynosi tylko 7 stopni. To naprawdę jest mało i ja spodziewałem się, że tu będzie 8 przynajmniej, albo 10 nawet. 7 trochę mnie rozczarowuje. Także to jest akurat pewien minus. Można powiedzieć, że w tym dziale poza penetracją na goldzie nie ma nic interesującego. Teraz czas przejść do mobilności, która ma być największym atutem tego pojazdu. W trybie zwykłym jeździ on maksymalnie 50 na godzinę do przodu i 17 do tyłu. W trybie szybkim będzie to, uwaga, aż 70 na godzinę, co oznacza, że będzie to jeden z najszybszych medów tego tieru. Do tyłu będzie on jeździł również bardzo fajnie, 25 na godzinę, więc tutaj naprawdę nie mam nic do skrytykowania. Mamy także, moi drodzy, podane dwie wartości przy sile, przy mocy silnika. I tutaj w zależności, czy to będzie tryb zwykły, będzie to wtedy 710 koni, a w trybie szybkim 1150 koni mechanicznych, więc naprawdę ten pojazd będzie fruwał po polu bitwy. No i tak samo widzimy dwie wartości przy mocy na tonę. Co do, moi drodzy, obrotu zawieszenia, ten obrót jest całkiem dobry, 44 stopnie na sekundę, obrót wieży to jest 50 stopni na sekundę i teraz warto jeszcze powiedzieć o czasie. Ile to po prostu trwa, aby przejść z trybu zwykłego na szybki i odwrotnie, bo tutaj są różnice, to może być ciekawe, ale są. Więc aby przejść z trybu zwykłego na szybki, potrzeba 2,5 sekundy, czyli całkiem długo, ale już żeby przejść z trybu szybkiego na zwykły, to tylko 1,5 sekundy, więc no na pewno to już nie jest aż tak problematyczna wartość. No ale 2,5 sekundy na przejście ze zwykłego na szybki to trochę jest. Tak jednak wiadomo, że jeśli trzeba będzie pokonać spory dystans, to i tak to się będzie bardzo, ale to bardzo opłacało. No co do mobilności, uważam, że ona naprawdę jest bardzo dobra i tutaj nie ma czego hejtować. Te wartości są takie, że ten pojazd będzie naprawdę błyskawiczny na polu bitwy. Jeszcze nie mogę doczekać, aby nim pojeździć. No ale zanim o tym, no to jeszcze parę słów o wytrzymałości. Pojazd ten ma w tym momencie 1350 HP, więc to jest wartość całkiem normalna na 8 tierze wśród medów. I co do opancerzenia, Wargaming napisał w artykule, że
pancerz ma być wadą tego pojazdu, więc na wiele to ja bym tutaj nie liczył. Pancerz na froncie kadłuba ma 80 mm, z boku jest to 60, z tyłu 40 i na wieży może się wydawać, że będzie dużo lepiej, bo mamy napisane, że front wieży ma 260 mm, ale w praktyce jest to tylko kilka miejsc bardzo małych, tak naprawdę pancerz wieży też nie będzie jakiś wytrzymały na cuda, to ja bym nie liczył. Bok wieży to 60 mm, tył wieży to 40, więc tutaj akurat bok i tył cieniutki. Zasięg widzenia to 380 metrów, co oznacza, że pojazd ten będzie tutaj normalnie podświetlał. Nie będzie super spotterem, ale w miarę będzie sobie radził. I jeszcze z takich ważnych informacji, załoga jest czteroosobowa, więc normalna pod szkolenie załogi polskiej wśród medów. Mamy standard 4 załogantów, także tutaj nie ma niczego dziwnego. Ogólnie można powiedzieć, że pojazd na pewno będzie się wyróżniał z tym trybem, to będzie fajna rzecz i tutaj miło, że Wargaming postawił właśnie na urozmaicenie naszych polskich czołgów na 8 tierze. Tak jednak nie podoba mi się to działo. To działo jest na pewno czymś, co najbardziej mnie razi w oczy, także gdyby tutaj było, kurde, te 8 stopni opuszczania i może troszeczkę krótsze przodowanie, no to na pewno byłbym uśmiechnięty. Na Goldzie, no pojazd pewnie będzie bardzo dobry, no ale jeśli to ma być premka, a przypuszczam, że to pewnie premka będzie, no to granie na Goldzie wiadomo, że będzie mocno nas kosztować i wtedy już te zarobki na czysto nie będą takie fajne. Napiszcie swoje wrażenia, a ja oczywiście życzę Wam miłego dnia. Do zobaczenia. Cześć!